Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mam dla Was film związany z taką rzeczą, z którą myślę wiele z nas jako dziewczyny, nastolatki czy młode, dorosłe osoby się zmagamy, czyli pewność siebie. Chciałam zrobić po prostu film, już kiedyś robiłam dawno, dawno film na ten temat i wydaje mi się, że spotkał się z takim dobrym odbiorem, więc dziś chciałam zrobić nowy film na ten temat. Nawyki, zasady i rzeczy, które można zrobić, żeby być bardziej pewnym siebie i bardziej szczęśliwym. Także jeżeli jesteście zainteresowane, jeżeli chcecie posłuchać na ten temat, to zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza rzecz to jest: pracuj nad swoją rzeczą i miej taką jedną swoją rzecz. To jest po prostu wyjęte całkowicie z autopsji. Zawsze jestem najbardziej pewna siebie, kiedy wiem, że cokolwiek by nie poszło źle, to zawsze mam jedną taką rzecz, w której jestem ekspertem, albo przynajmniej staram się być ekspertem i uczę się, żeby nim być, która jest taka moja. I przez wiele lat właśnie to był YouTube. To jest takie coś, co wiem, że ja robię, czego inni nie robią i w jakiś sposób dodawało mi to i dodaje mi to właśnie takiej pewności siebie, motywacji, że jest coś, w czym jestem w miarę dobra i co wiem, jak robić dobrze, w czym chcę się rozwijać, czego inni nie robią w tym kierunku. To się bardzo przydaje, jeżeli chodzi o pewność siebie, na przykład na rozmowach o pracę, bo zawsze pracodawcy szukają takiego czegoś, czym się możesz pochwalić, czym na przykład inni nie mogą. I w tym przypadku to może być, u mnie jest to na przykład YouTube, ale warto mieć taką jedną rzecz, taką waszą rzecz, czy jest to, nie wiem, jeżdżenie na koniach, granie na jakimś instrumencie, która jest taka bardzo wasza, i staracie się w niej po prostu rozwijać. Dwa to jest zadbanie o siebie. I oczywiście chodzi mi tutaj o zewnątrz i o wewnątrz, bo inaczej się nie da zadbać o siebie niż tylko dwuwymiarowo. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem, przynajmniej dla mnie, jest takie zadbanie, jeżeli chodzi o swoje zdrowie. Czyli uprawianie jakiegoś sportu, odżywianie się zdrowo, właśnie dobre nawyki żywieniowe, yoga. To, co sprawia, że czujecie się w pełni siebie i szczęśliwi. Ja, kiedy ćwiczę, czuję się pewniejsza siebie nie dlatego, że lepiej wyglądam, bo tak naprawdę zmiany, przynajmniej u mnie, nie są aż takie wielkie, tylko dlatego, że czuję, że robię coś fajnego dla swojego ciała, co jakby pozytywnie oddziałuje na to, jak się czuję, na to właśnie, jak jestem pewna siebie. Zawsze rano najlepiej się czułam, kiedy ćwiczyłam rano i jak tylko wychodziłam z domu, byłam już taka żywa, bo mam miałam świadomość, że rano poćwiczyłam. Także zadbanie o siebie też zewnętrzne. Oczywiście, jeżeli na przykład pewność siebie daje wam chodzenie częściej do fryzjera, robienie paznokci, takich rzeczy, oczywiście, jak najbardziej, ale trzeba też pamiętać o takie zadbanie jakby i duchowe, i zdrowotne, no i oczywiście wewnętrzne. Trzy to zawsze się rozwijaj i szukaj nowych możliwości. I mam tutaj na myśli angażowanie się w różne rzeczy, w stylu staże, wolontariaty. To jest trochę łączy się z tym punktem pierwszym, że robienie rzeczy, których inni do końca nie robią, posiadanie takiej świadomości, że robi się ze swoim czasem coś wartościowego. Ja na przykład, gdy byłam w liceum, pamiętam, angażowałam się w wolontariat w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. To nie jest wolontariat, ale udzielałam korepetycji z angielskiego. Jakby robienie coś ze swoim czasem, co możecie uznać za rzecz produktywną, która was rozwija. Tak jak samo dlatego mówię, staże różne. Szukanie, nawet jeżeli macie czas i ochotę na wakacje, nieodpłatnych staży. Czegoś, co rozwinie was w waszej dziedzinie, w tym, co lubicie. Spędzicie dobrze czas, też wolontariaty są super, jeżeli chodzi o pomoc biedniejszym albo pracę z dziećmi. Rozwijanie się w waszej dziedzinie, którą chcecie praktykować, ale też rozwijanie się na rzecz właśnie środowiska czy czegoś, co pomoże ogólnie w społeczeństwie. Wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które zawsze jakoś tam pozytywnie nas wpływają i dodają nam pewności siebie. Czwarta sprawa, o której mówię zawsze, ale moim zdaniem to jest coś, co zdecydowanie sprawia, że jestem osobą szczęśliwą, to jest częste mówienie tak nowym rzeczom. Czy jest to podróż, czy jest to jakaś czynność ze znajomymi, czy jest to nowy sport, cokolwiek to jest, staracie się mówić tak częściej. Oczywiście, jeżeli mamy do tego okoliczności, nie mówię o, wiecie, wycieczkach dookoła świata, jeżeli, powiedzmy, jesteście wciąż uczniami albo studentami, ale o takie małe rzeczy w stylu właśnie próbowania nowego sportu, albo może wybranie się do miejsca z znajomymi, gdzie nigdy byście normalnie nie poszli. Rzeczy tego typu naprawdę, naprawdę dają nam doświadczenia,
pewności siebie i obeznania ze światem. I bardzo często, w moim przypadku, zawsze jestem szczęśliwsza po zrobieniu takich rzeczy. Piąta i ostatnia sprawa, ponieważ chciałam, żeby ten film był zwięzły, to jest planuj do przodu. Ja jestem osobą, która jest trochę control freakiem i ja muszę mieć mniej więcej plan mojego życia, żeby czuć się pewną siebie. Nie każdy tak ma prawdopodobnie, natomiast starajcie się mniej więcej ogarnąć co, kiedy i jak. Na przykład zaplanowanie wakacji w taki sposób, żeby były one w miarę produktywne, powiedzmy, nie wiem, macie tam 2 tygodnie jakiegoś wolontariatu, pojedziecie ze znajomymi gdzieś, a pozostały czas w domu wykorzystacie na przykład na czytanie książek, rozwijanie się w, powiedzmy, graniu na instrumencie albo uczeniu się języka nowego. Chodzi mi o takie po prostu zaplanowanie czasu dobrze, żebyście nie mieli takich dni właśnie, szczególnie teraz w wakacje, kiedy mamy sporo czasu, żeby nie było za wiele takich dni, kiedy po prostu siedzicie w domu i nic sensownego nie robicie. Oczywiście wszystko, wiecie, w zgodzie z pandemią, natomiast zawsze jest możliwość wykorzystania czasu w taki sposób, że na przykład po pandemii możecie wyjść z domu z nowym językiem albo przeczytawszy, nie wiem, 10 książek. Kiedy mamy taki szerszy zarys naszych celów w życiu i na najbliższą przyszłość, to łatwiej nam ułożyć właśnie plan i postarać się, żeby nasze życie przybierało taki kształt, jaki chcemy. I to zdecydowanie, uwierzcie, zdecydowanie dodaje pewności siebie, kiedy wiemy, co robimy. Słuchajcie, to było wszystko na dziś. Chciałam, żeby ten film był zwięzły, w miarę krótki i żeby po prostu, mam nadzieję, chociaż trochę poprawił wam humor. Koniecznie zostawiajcie na dole, jak zwykle, filmy, które chcecie, żebym nagrała. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!